Serdecznie kochani, nazywam się Klawia Jasna, zapraszam Was na kolejne dekorady. Tak niezręcznie jest mi mówić nawet, że prosicie. No ale to tak jest, wiele osób pisze, że prosimy, ktoś tam się podpina pod te prośby, jest mi to bardzo miło. Kochani, i chciałabym sprostać Waszym oczekiwaniom, w związku z tym, tak jak obiecywałam też wcześniej, w dniu dzisiejszym chciałam Wam zaproponować taką opcję dekoracji na po prostu takiej kompozycji stroika, jakby to nie nazwać, do udekorowania nagrobka. Na ten właśnie okres taki wielkanocny. Natomiast tak wiele osób pisało, że prosi o takie kompozycje przejściówki tak zwane. No to jest trudna sprawa i muszę powiedzieć, że sama zawsze mam z tym kłopot. Taka przejściówka pomiędzy na przykład świętami jednymi a drugimi, zwłaszcza teraz tymi świętami właśnie Bożego Narodzenia a Wielkiej Nocy, to jest taki czas, kiedy w zasadzie nie wiadomo co, nie wiadomo jak, dlatego że ani to jeszcze wiosna, ani to już zima i tak dalej, warunki atmosferyczne kiepskie i po prostu jest naprawdę trudno wykonać coś fajnego, dlatego wtedy no przyznam szczerze, że tak kombinuję coś takiego bardzo standardowego, co by powstało ten długi czas i nie wymagało ewentualnie żadnych napraw i tak dalej. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować taką, kochani, taką aranżację, bardziej bym powiedziała, dlatego że będzie to z możliwością, że może, taką, że możecie Wy to sobie w różny sposób zaaranżować na płycie nagrobka, ponieważ nagrobki mamy bardzo różne. Są wysokie grobowce, są bardzo niskie, płyty duże, mniejsze, mamy dużo miejsca, mało do ustawienia. W związku z tym taka moja propozycja takiej bardziej mobilnej formy dekoracji, ale to też pragnę zaznaczyć. Takiej dekoracji, którą jeżeli już macie chęć i już wyjrzy to słonko, jeżeli będziecie tam, zaczniecie sobie wykonywać taką kompozycję i wyjrzy to słonko i nie będziecie się obawiali, że się Wam to na przykład zniszczy teraz, a chcecie później na przykład to wykorzystać w okresie świątecznym, to możecie, tylko po prostu nie dołożycie jednego elementu, czyli takiego atrybutu świątecznego, jakim są jajka. Ja tutaj będę kompozycję wykonywała taką bardziej uniwersalną, ale jednak z elementami już stricte nawiązującymi do świąt wielkanocnych, ale tak jak mówię, bez tych jajeczek można ją sobie postawić teraz tak uniwersalnie. Patrzycie być może z przerażeniem w oczach na te pniaki, a może i nie. Dlatego, że ile razy bym nie pokazywała jakieś takie kompozycje wykonywane na plastrach, z użyciem kory, z użyciem jakiegokolwiek formy, w formie jakiejkolwiek kawałka drewna, zawsze się okazywało, że stajecie na wysokości zadania i zdobywacie takie rzeczy, więc liczę na to, że zdobędziecie sobie również teraz. Nie musi to być pniak, nie muszą to być trzy, nie musi to być pniak z brzozy. Ja mam akurat z brzozy, dlatego że będzie mi fajnie korespondowało kolorystycznie. Natomiast, kochani, jest to też najłatwiejszy do zdobycia kawałek drzewa. Natomiast Wy możecie w różnej kolorystyce to sobie też wykonać oczywiście. No i zresztą, no, tak jak zawsze, dowolność pełna. Ode mnie tylko inspiracja, kochani. Zauważcie, mam trzy pniaki, to są trzy wysokości, mniej więcej tak samo proporcjonalnie się one różnią między sobą. Na każdej z tych trzech, kawałków, na każdym będzie wykonana taka sama forma kompozycji, dlatego ja będę pokazywała tylko na najniższym, bo będzie mi tutaj najwygodniej wykonać, a Wy później sobie zobaczycie zdjęcie, jak wygląda całość. Natomiast tak jak już wspomniałam, teraz dźwignę, patrzcie jakie poświęcenie, sama sobie dała radę z pniakami. Ten nie lekki, ale jest ok. Dobrze, co jeszcze do wykonania tej kompozycji nam będzie potrzebne? Oprócz tego, że pień. Miseczka plastikowa. Miseczka plastikowa lub ceramiczna, lub jaką będziecie mieli. Coś takiego, żeby w to włożyć gąbkę. Oczywiście gąbki używamy florystycznej, do kwiatów ciętych, do roślin zielonych, ciągnących wodę, czyli tą gąbkę do roślin żywych. Ja mam ją już tutaj namoczoną, zaraz będę ją wkładała. Natomiast teraz kwestia taka, że taką miseczkę musimy sobie, kochani, umocować na pniaku. Najpierw umocuję, a potem będę mówiła dalej, co jeszcze mamy przygotowane. Ja mam tutaj troszeczkę tak nierówno się przycięło, ale jak nierówno, to też sobie damy radę. Możemy taką miskę lub cokolwiek, możecie sobie przytwierdzić, przywiercić, ewentualnie mocno przybić czymś tam na przykład, tylko zważając, żeby nie zrobić 10 dziur, tylko jak już przybijecie, tak żeby Wam po prostu woda nie przylatywała później, ewentualnie na płytę nagrobną się z tego nie lała, bo ma być to kompozycja, która postoi dłużej i ma być to kompozycja, którą możecie sobie swobodnie podlewać, żeby rośliny czerpały wodę i po prostu dłużej trwała ta ich żywotność. Ja to przyklejam na kleju na gorąco lub ewentualnie plastelina florystyczna, kochani, którą już Wam kiedyś prezentowałam, ale zaprezentuję tutaj ponownie. Zobaczcie, to jest akurat firma Oasis, ma taką bardzo fajną plastelinę florystyczną. Także na tym albo na tym przyklejamy sobie miskę, w której właśnie będzie gąbka. Ważna sprawa,
żeby, kochani, nie musi być idealnie na środku, nie musi. Kompozycja się fajnie rozłoży, będzie ok. Tutaj podlewam klejem, ale ponieważ mam tutaj taką dziurkę, taką nierówność właśnie, to po prostu odczekam chwilkę, jak mi się to zastygnie i podleję za chwileczkę jeszcze jedną warstwą kleju. Po prostu trzeba sobie radzić. W międzyczasie Wam powiem, co musimy sobie jeszcze przygotować. A miska musi być taka, w tej formie właśnie takiej, żeby po prostu woda nie wyciekała z gąbki. Gąbka florystyczna to już wiecie, jeżeli jakieś utrwalacze do kwiatów stosujecie, które Wam polecałam kiedykolwiek, to tutaj też zastosujcie, czyli namoczcie po prostu do wody, dolejcie, jak będziecie moczyli gąbkę. Co mam przygotowane? Same takie wydawałoby się dary natury, aczkolwiek nie ukrywam, że ja ponownie będę stosowała kwiaty sztuczne. Czyli jako baza, kochani, będzie u mnie, wszystkie przygotowałam takie elementy bardzo tradycyjne, konkretnie już mocno nawiązujące właśnie do świąt Wielkiej Nocy, czyli bukszpan, co wydawałoby się jakby oczywistą rośliną, jest zieloną w tym czasie stosowaną. Ja użyję tutaj również dla przełamania, troszeczkę dla urozmaicenia, żeby coś ciekawego się działo, trzmieliny. Trzmielinki używam odkąd mieszkam, tu gdzie mieszkam i po prostu posiadam ją, więc wykorzystuję. Jeżeli nie macie, nie musicie, możecie zastosować na przykład tuję też dodać. Tuja jest generalnie całoroczna, jeżeli chodzi o kompozycję na cmentarz do wykorzystania. Także tuję swobodnie, tak? I teraz przechodzimy do roślin sztucznych, rzeczy sztucznych, które niektórych być może będą kłuły w oczy, ale kompozycja będzie wykonana w taki sposób, że możecie sobie również we własnym zakresie, jeżeli macie życzenie, zastosować na przykład tulipany żywe. Ja, kochani, stosuję tulipany sztuczne ze względu na taką oczywistą oczywistość, że tak powiem, ale powiem o niej dlatego, że nie dla wszystkich to jest oczywiste. Ponieważ rośliny zielone typu na przykład bukszpan, one zdecydowanie dłużej będą trwały w tej kompozycji, nawet jeżeli zdarzy się, warunki pogodowe będą jakieś niesprzyjające na przykład. I zdarzy się, że te rośliny na przykład przyschną już, to one nadal będą jeszcze wyglądały, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o kwiaty, tutaj mamy sprawę bardzo utrudnioną. Ze względu na fakt, kochani, że kwiaty, wiadomą sprawą jest, że jak one już ładnie rozkwitną, pękną po prostu, płatki poopadają, no i nici, nie da się tego w żaden sposób utrwalić, trzeba ewentualnie wyjąć, można próbować wymienić, ale w zależności od tego, jak będziecie mieli tą gąbkę, mówiąc wprost, tak podziurawioną, tak, będziecie musieli bardzo zważać na to, czy to się będzie trzymało, dlatego że jeżeli dużo wkładamy elementów, kochani, w gąbkę i robimy te dziury, zwłaszcza mówię o tej gąbce właśnie do kwiatów ciętych, to efekt jest niestety taki, że po prostu ona może się nam rozpaść na kawałki. W związku z tym ja od razu biorę poprawkę na to, że wymiana kwiatów może nie być możliwa. Przepraszam was na moment. Dobra. Wymiana kwiatów może nie być możliwa i dlatego, żeby taka kompozycja powstała, bo często pada pytanie, ile to przetrwa. Ja taką kompozycję robię ją w zamyśle, że będzie stała około miesiąca czasu i do tej pory, jak stosowałam taką opcję właśnie, wiecie, podkłady jakby zielone, żywe, naturalne, natomiast te dodatki, konkretnie już na przykład kwiaty sztuczne, taka kompozycja zawsze mi się sprawdzała właśnie na okres około miesiąca czasu. W związku z tym tak, u mnie tulipanki sztuczne, pokazywałam Wam kiedyś takie piękne jakości silikonowe, tych nie będę tutaj stosowała, tutaj mam do zastosowania w tej chwili takie z materiału tulipanki. Jeżeli nawet na nie deszcz popada, nic złego się dzieje i teraz to Wam chcę pokazać. Zakupiłam fenomenalne jajka. Zobaczcie, ja je zakupiłam w kolorze, mam różne, natomiast tutaj chcę Wam zaproponować kremowe, takie bardziej kriusz nawet niż kremowe i seledynowe. Taka zgaszony taki seledyn. Przepiękne jajka, ponieważ wyglądają jak ceramiczne. Cena takiego jajka, giełda florystyczna oczywiście, cena takiego jajka 2,50 za sztukę, nie mało, ale wyglądają jak ceramiczne. Polecam Wam je serdecznie. Natomiast w rzeczywistości jest to po prostu styropian, który jest pięknie oblany czymś tam, jakimś pewnie klejem, lakierem, czymś ufarbowany i wygląda jak jajo ceramiczne. Ale tutaj nam świetnie zda egzamin. Ja po prostu w ten styropian tutaj w miejscu, gdzie jest zawieszka, powbijałam po prostu zwykłe druty, te tak zwane wyrobówki, o których mówiłam. Jakiekolwiek macie, powbijajcie. Wykałaczki macie, też powbijajcie ewentualnie. Wykorzystujcie to, co macie. Także to wszystkie elementy będziemy wykorzystywali do wykonania dekoracji i to jest wszystko. Teraz wykonujemy sobie, najpierw ułożymy sobie tutaj tą bazę w formie takiej jakby czapy, że tak powiem, ale nie będzie to idealna, absolutnie idealna kopułka.
Zasady ułożenia kopułki są nieco inne, że tak powiem, niż takiej właśnie czapy, jak się wyraziłam. Wyjmuję sobie tutaj, mam do jakiego rodzaju bukszpan. Jeżeli macie możliwość wyboru, na przykład gdzieś tam na działce panie pisały, głównie panie, że podkradną teściowej czy sąsiadce, czy że mają u siebie super. Jeżeli macie opcję taką, że macie bukszpan ze świeżego, młodego krzaczka, to korzystajcie z tego, bo jest on drobniejszy, taki delikatniejszy, piękniej wygląda. A jeżeli nie, no to mam tutaj też ze starego krzaka. Mam z takiego będę się posiłkowała tym i tym. No i teraz wykonujemy sobie właśnie taką czapę, jak już wspominałam. Pamiętamy oczywiście o tym sekatorek. Pamiętamy oczywiście o tym, kochani, żeby zabudować całkowicie tutaj ten materiał techniczny. Ja za materiał techniczny tutaj uważam zarówno gąbkę florystyczną, jak i tą miseczkę. Także miseczka bez względu na to, w jakim, kochani, będzie kolorze, nie będzie widoczna, więc się nie przejmujcie. Jeszcze nie powiedziałam o tym, ale Państwo, którzy oglądacie dłużej, wiecie, dlaczego przycinamy tak, żeby wystawało z 5 cm powyżej miski. Otóż dlatego, żeby właśnie móc tak, na przykład jak ja to teraz zaprezentowałam Wam, pod skosem wbić roślinę, ze względu na to, żeby właśnie zasłonić tutaj, tak jak widzicie, miskę. Gdybym wbijała po prostu tak, jak to się mówi, pospolicie na sztorc, czyli tak prosto, to tak będzie stało i miska nie będzie zasłonięta. Nam zależy na tym, żeby zasłonić miskę. Teraz banalna sprawa, po prostu układamy sobie kółeczko. Staramy się, żeby kółeczko zrobić w miarę koliste. Nie jest to łatwa sprawa, wbrew pozorom. Może się wydawać, że po prostu jest to proste, żeby ułożyć sobie ładną taką formę, ale no, trzeba zważać na to, żeby starać się po prostu o dokładność w wykonaniu. Tutaj też Was, kochani, serdecznie, ja tutaj już układam i będę sobie do Was jak zwykle tradycyjnie gadała. Przekazując Wam, mam nadzieję, jakieś tam uwagi, które będą dla Was być może pomocne. Kochani, co chciałam rzec? O właśnie. Chciałam rzec to, co już kiedyś mówiłam przy wykonaniu kompozycji nagrobnej, również przy okazji bodajże Wszystkich Świętych, że bardzo polecam Wam, żebyście zważali na to, żeby z każdej strony kompozycja była ładnie ułożona. Ładnie. Czyli nie może być na przykład zaniedbany tył kompozycji, ponieważ jeżeli się zdarzy, że Wasza kompozycja się komuś spodoba, a na to można liczyć, dlaczego nie, to wtedy będzie sobie ją na przykład chciało obejrzeć wokół. Jeżeli na przykład zobaczy, że tył jest niedopracowany, to pomyśli, że się komuś nie chciało zwyczajnie. Także nie robimy takich rzeczy absolutnie niedbale. Nie robimy takich rzeczy na odczepnego. Również mam takie spostrzeżenie, i tutaj nie kieruję tego do Was, bo nie jest to absolutnie zarzut w Waszą stronę. Również mam takie spostrzeżenie, że bardzo często jest tak, że kupujemy, ogólnie tak powiem, kupujemy do swoich domów na przykład ładniejszej jakości materiały niż na przykład na kompozycje na nagrobki. Ja osobiście tego nie rozumiem. Dlatego, że jeżeli wykonujemy takie rzeczy komercyjnie, też tego nie rozumiem, bo ktoś, kto przyjdzie, też mu zależy i kupić chce, też mu zależy na jakości. Natomiast, kochani, jeżeli wykonujemy sami, to wiadomą sprawą jest, że podchodzimy do tego bardzo często sentymentalnie, robimy to dla swoich bliskich i powinno nam zależeć na tym, żeby to była fajna jakość, bo gdybyśmy do takiej osoby szli, przepraszam, że to porównam, tak? Ale na przykład byśmy do takiej osoby szli, naszej bliskiej, kochani, na imieniny na przykład, to byśmy nie robili z najtańszej jakości produktów kompozycji. I także tutaj traktujmy to tak, po prostu, no, włóżmy w to serce, włóżmy w to siebie, po prostu na pewno siebie wkładacie, bo to są takie takie bardzo osobiste sprawy. Dlatego ja długo nie dotykałam tego tematu. Dopiero na Wszystkich Świętych tego roku 2018, ubiegły sezon, dopiero wykonałam pierwsze kompozycje z takim nie bardzo przekonaniem, czy to powinnam w ogóle była robić, ale widzę, że po prostu życzycie sobie, żeby były wykonywane, więc wykonuję. Ale nawołuję do tego, żebyśmy się przykładali do tego, żebyśmy stosowali fajną jakość materiałów. Tym bardziej, że tak jak widzicie na przykład tutaj, ja wykorzystuję w zasadzie niewiele materiałów kupionych. To znaczy nie kradniemy oczywiście pniaków z brzozy, nie namawiam Was do tego, ale myślę, że są to takie rzeczy, które można zdobyć na przykład po sąsiedzku, które można ewentualnie gdzieś tam, powiedzmy, no bardzo często się ma, zwłaszcza jeżeli się w domu mieszka takie rzeczy, bukszpan również, jakąś trzmielinę, czy inną zieleninę, czy inne rośliny również się ma.
Do zakupu nam pozostają tulipany, ewentualnie inne kwiaty sztuczne. Jeżeli posiadacie na działce jakieś działkowe swoje, też bardzo fajnie, ale nie wiem jak to będzie w tym roku, bo mamy pogodę taką średnią, nie wiem czy coś zakwitnie działkowego, wątpię. Tulipan jest dosyć jeszcze trwałym w dodatku kwiatkiem. No i co? I pozostają nam do zakupu sztuczne jajka, także sztuczne jajka fajnej jakości również fajnie kupić. Będą się prezentowały o wiele fajniej i tutaj pozwolę sobie na taką w międzyczasie, muszę pokazać, muszę. Na przykład, proszę bardzo, nie kupujcie, bardzo proszę, takiej jakości jajek. Przygotowałam cały pakiecik, takie jajka, takie. To może się fajnie prezentować jeszcze w jakimś tam strójku gdzieś w domu, ale czegoś takiego z brokatem, to nie karnawał. Jak wykonałam kompozycję w bucie, bukiet w bucie, ten kolorowy, nadal go mam i bardzo cieszy moje oko. Pisaliście, że to taki niepodobny do mnie, ta kolorystyka, że bogato kolorów, że niestonowany, bo u mnie jakby przyzwyczailiście się do tego, że ja wykonuję bardzo stonowane rzeczy. I tutaj rzeczywiście, jeżeli na przykład chodzi o kompozycję na cmentarz, no to zdecydowanie sugeruję umiar. Umiar w wyborze elementów dekoracyjnych, umiar w doborze kolorystyki. No po prostu to, żeby rozumiecie, o co chodzi. Umiar, umiar i jeszcze raz umiar we wszystkim. Dlatego, że wtedy taka kompozycja, na przykład, jeżeli damy sobie jajka, powiedzmy, nie wiem, 10 jajek dla przykładu, włożymy w kompozycję, kochani, i te 10 jajek będzie w kolorze takim delikatnym, stonowanym, to będzie o wiele fajniejszy efekt, niż dacie 20 i każdy będzie w innym kolorze, bo to nie choinka. Miejmy na uwadze, że kompozycje tym piękniejsze, im bardziej eleganckie. A to już setki razy tutaj chyba mówiłam, wrogiem, zdecydowanym wrogiem elegancji jest przesada, pstrokacizna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą cała ta tonacja kolorystyczna, którą ja tutaj wybrałam do wykonania tej kompozycji, co już na pewno zwróciliście, kochani, uwagę, cała ta tonacja kolorystyczna jest bardzo wyważona, czyli mamy przygotowane same elementy zielone, same elementy śmietankowe, ekli, białe, więc wszystko będzie ze sobą pięknie korespondowało, nie ma się do czego przyczepić po prostu. Nawet gdybyście chcieli. Miło się układa mówiąc tutaj do Was, aczkolwiek jutro planuję nagrać Q&A. Zauważyłam, że było pytanie jedno, na które nie odpowiedziałam, a to było takie krótkie pytanie, ale to było też jedno pytanie, o którym w poprzednim Q&A mówiłam, że muszę na to poświęcić jeden cały filmik, ponieważ bym chciała troszkę na ten temat więcej powiedzieć, dlatego Was serdecznie zapraszam. A kochani, co chciałam powiedzieć? A, no właśnie, chciałam powiedzieć, że po prostu brakuje mi zwykłego usiądnięcia i pogadania do Was. Vlogi jakoś, nie wiem, no jakoś po prostu chciałam, ale jakoś to chyba nie idzie mi to. Nie powinnam chyba robić vlogów, chociaż zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. No natomiast muszę sobie do kogoś pogadać, a najmilej mi będzie do Was właśnie. Zobaczcie, ja ułożyłam taką bazę. Troszeczkę takich dziurek zostało, nie jest ich wiele. Nie jest wiele tych dziurek, ale te dziurki teraz wypełniły sobie właśnie, dodając trzmieliny. Nie upychamy jakoś tak bardzo ciasno, wiecie, między sobą, ponieważ bukszpan bardzo mocno wypełnia na zasadzie takiej, że tak jak widzicie, jest on, te listki są takie rozpierzchnięte, więc kochani, o, listki są rozpierzchnięte, więc on bardzo fajnie wypełnia i zakrywa jakieś ewentualnie takie zielone prześwity gąbki florystycznej. Natomiast tutaj jeszcze dołożymy przecież trzmielinę, dołożymy tulipany, dołożymy sobie jajeczka. I czego mi teraz tutaj zabrakło? Tam widzę, tak patrzę z utęsknieniem, teraz tak zerkam tutaj w moją prawą stronę, waszą lewą chyba, że tam stoi taca obrotowa. Ja jej sobie nie wzięłam. Ale ja tutaj nie bez powodu tak tutaj właśnie zerkam, bo tam za kamerą stoi ktoś, kto ją obsługuje i może się ulituje, będzie mi po prostu łatwiej. O, jest, ruch się odbył. Teraz
zamaszysty, że oby się nie odbył, tylko teraz zamaszysty, powiem wam, bo jak zaraz tą tacą w łeb dostanę, to może nie. Ruchem posuwistym, a teraz taca zamiast mnie. To jest taka kara chyba, żebym, ponieważ może wyglądać, że mam parcie na szkło, więc to jest kara teraz. To jest kara za to, że po prostu i przez chwilę mam nie być widać. Dobra, cudownie, dziękuję bardzo. O, i teraz to jest to. Na tym to się robi. W ogóle ja korzystam z wszelkich waszych, naprawdę staram się z wszelkich waszych podpowiedzi. Już wiem na przykład, że wpinki to są haftki, nazywają się haftki rzymskie. Bardzo dziękuję za podpowiedź, będę starała się pamiętać, chociaż może mi się zdarzyć, że nie będę gdzieś tam używała takiego określenia, bo mi się zapomni, ale to wtedy nie bajcie się, bo jednak z tego co wiem, nie wszyscy nazywają to haftki rzymskie, po prostu dla ułatwienia każdy mówi sobie haftki. Wypełniłam tutaj. Wypełniłam i mamy mniej więcej zachowaną formę takiej, widzicie, tak to jest jak wcześniej się nie kręciło. Możemy sobie delikatnie przyciąć bukszpanik na końcach, ale nie polecam wam tego za wiele robić. Ja tutaj przecinam, ponieważ staram się to tak w miarę szybko i sprawnie ułożyć, ale wy układając raczej miejcie na uwadze, żeby przycinać od jakby, że tak powiem, od drugiej strony łodygę, a nie od brzegu, bo tutaj ja zrobię teraz pokazową, prawda, dla was. Natomiast, kochani, tą kompozycję, natomiast wy będziecie robili już taką, żeby praktycznie ją użyć, w związku z tym wtedy wam tutaj będą przysychały listki, więc nie róbcie tego, co ja, nie róbcie, bo to jest złe. Taka anegdotka teraz. Pamiętam, jak kiedyś nasz tata, mnie i mojego już świętej pamięci brata, zabrał nas na lody i zaświeciło, a nam się tak spieszyło na te lody strasznie i zabrał nas na te lody i tak biegliśmy i biegliśmy do tej cukierni, bo się wtedy do cukierni chodziły na lody, nie? To już troszkę temu było. Nie było ich na każdym rogu. I my biegliśmy do tej cukierni na te lody i zaświeciło się światło czerwone. Co prawda wtedy na ulicy samochodów jeździło po prostu jak naprawdę, no, można było szukać czasami jak igły w stogu siana takiego samochodu, który będzie przejeżdżał, ale jednak samochody też jeździły i tak zaświeciło się to światło czerwone, a my tak biegliśmy i nasz ojciec przebiegł z nami tak mimochodem zupełnie, przebiegł przez to czerwone światło i mówi potem tak: pamiętajcie, pokazałem wam, jak się nie robi. To było takie edukacyjne bardzo, no, jakoś wybrnąć musiał, więc ja wam też tutaj edukacyjnie pokazuję, jak nie robić. Nie róbcie tego. Nie przycinajcie bukszpanu ani żadnej innej rośliny od jakby zewnątrz tutaj, bo wam szybciej wyschnie. Pokażę wam teraz sposób układania tulipanów sztucznych. Zobaczcie. Nie za gęsto je wkładamy, nie za gęsto, ale pamiętamy o tym, żeby ładnie zagospodarować całą powierzchnię. Nie za dużo, dlatego że jeszcze będą jednak jajeczka. Ale i staramy się tak wyważyć miejsce mniej więcej sobie tak naocznie, ocznie wyważamy miejsce, ocznie, nowe określenie takie we florystyce polskiej, ocznie wyważamy miejsce, gdzie wbić kwiatek, więc jak już sobie wyważymy, to wtedy ten kwiat wbijamy ze względu na to, żeby nie dziurawić, ja już powtarzałam wielokrotnie, gąbki w zbyt wielu miejscach. Teraz tak, tutaj na górze, tak sobie robimy to po prostu naprzemiennie mniej więcej, zobaczcie, tutaj na przykład mamy dwa kwiaty niżej, więc tutaj mamy wyżej. Tutaj znowu nie za wiele tych kwiatów. Gąbka na górze też ma swoją pewną tam, powiedzmy, powierzchnię i ona też tutaj jest bardzo cierpliwa do tego mojego wbijania tej ilości rzeczy. No ale staram się to tak robić, żeby naprawdę jej nie dziurawić, także tak delikatnie przytykam i później troszeczkę bardziej wciskam. Jeżeli przycięto, oczywiście przycięłam sobie wcześniej na odpowiedniej długości, kochani. Jeżeli macie troszeczkę na przykład za długi kwiat, możecie go tak delikatnie też wygiąć na przykład, bo one są na drutach te kwiaty, także to dosyć fajnie nawet wygląda, jak się wygnie, no i tak centralnie w środku. Tylko żeby to nie wyglądało, jak wiecie, jakoś tak kiczowato, to ten w środku nie może być za długi. Żeby nie wystawał nam, bo my nie robimy tutaj mięsnego jeża, że tak powiem, w cudzysłowie, tylko robimy tutaj fajną kompozycję, która ma się ładnie prezentować. Ten tulipanek coś jest oporny. On jest oporny. Dobrze. Tak wygląda kompozycja z samymi tulipanami. Może tak, możecie powiedzieć, no szału nie ma, prawda?
Natomiast moim zamiarem jakby było pokazanie Wam bardzo prostej do wykonania kompozycji, takiej, z którą sobie świetnie poradzicie na pewno, kochani, sami, bez dodawania kiczowatych elementów. I wybaczcie, że to mówię, ale czasami bywa tak, że będziecie po jakimś czasie, bo mam nadzieję, że tutaj już zaczerpnęliście bardzo dużo różnych informacji. Zresztą sami widzę, wykonujecie świetne rzeczy na Instagramie, oglądam na Facebooku, podsyłacie mi. I tam, kochani, robicie super rzeczy, naprawdę. Ale jest też ta... I tutaj chcę nawiązać do czegoś takiego, co się nazywa zboczenie zawodowe. Czym więcej wiedzy zyskujecie, tym bardziej potem właśnie wykorzystujecie z tą wiedzę. Gdzieś tam na przykład rzuca się Wam w oczy. Pójdziecie na przykład na cmentarz. Będziecie przechodzili koło jakiegoś na przykład grobowca i zobaczycie coś i pomyślicie sobie, Boże, jakie to jest kiczowate, bo niestety tak to jest. Tak sobie czasami myślimy, wiedząc, że coś powinno być zrobione na przykład fajnie, inaczej. I ja tak też właśnie, jak chodzę na cmentarz, no to widzę takie rzeczy niestety, ubolewam i to są rzeczy bardzo często tak, poowijane niesamowitą ilością, powbijane piórka w przeróżnych kolorach, nie wiem dlaczego. Piórka w przeróżnych kolorach, mnóstwo jest dodawanego sizalu, sizalem są okręcane wszelkiego rodzaju na przykład takie niedoskonałości, czyli tak, my tutaj z tą różnicą widzicie właśnie, że my na przykład zasłonięliśmy sobie fajnie tutaj roślinkami, zasłonięliśmy fajnie materiał techniczny, czyli gąbka i miseczka. Aha, ktoś, kto sobie nie zasłoni, po prostu owija to sizalem. To wygląda niesamowicie kiczowato. Kiepsko to po prostu wygląda. Tutaj, tak jak zauważyliście, ja jeszcze, kochani, o, 100 lat. 100 lat mówimy panu operatorowi. O, niech tak będzie. Kamerzysta już nie będę mówiła. Wybaczcie, bo źle mi się to kojarzy ze zjawiskiem takim, ze zjawiskiem na YouTubie, który tam jest taki jeden pan, który nazywa swojego... Niezbyt go szanuję, na tego swojego kamerzystę. No ja swojego bardziej szanuję zdecydowanie, ale nie chcę tutaj być jakoś identyfikowana z nim, więc będę mówiła o pan operator. Więc operatorowi mówimy 100 lat. Zobaczcie, wbijam też listki w międzyczasie. Ja dzisiaj w ogóle dużo mówię. Bardzo proszę. Ja, kochani, tutaj powbijałam listki i to są listki z tych tulipanów. Czyli tak, ja tulipan taki, widzicie, te sztuczne tulipanki, które pokazywałam, poprzycinałam mniej więcej na takiej długości. No, ale jeżeli mamy taki fajny produkt, to szkoda by było to wyrzucać, tak? Więc zostaje nam taka łodyżka z listkami i te listki uważam, że bardzo fajnie tutaj urozmaiciły, dodały takiego troszeczkę bardziej koloru. Jeżeli ktoś powie, że nie dodało koloru, to też będzie miał rację, bo mamy wszystko tu zielono-białe. Ale jednak jest to bardziej takie żywsze. I teraz jajeczka. Jajeczek może nie za dużo, ale troszkę trzeba dać. I teraz tak, jajeczka są na bardzo cienkich drutach, więc spokojnie, całkiem na luzaka je sobie po prostu powbijacie, bez większego stresu, że gdzieś się nie da wbić. Gąbki za bardzo to nie zniszczy, bo jest cienki drucik, tylko tak. Druciki przycinamy sobie teraz w zależności od długości, tak, w które miejsce wbijamy. Tutaj w bokach sugeruję Wam, zobaczcie, takie troszeczkę dłuższe mieć, ze względu na to, że można zrobić taki fajny efekt, nie będzie jakiś wow, ale jakiś fajny taki na przykład efekt troszeczkę takiego wygięcia w dół, powiedzmy. I wtedy jest potrzebny nam troszkę dłuższy drucik. Na górze automatycznie, żeby się nam nie robił ten jeż, o którym wspominałam. Mięsny jeż to jest takie kultowe, prawda? Z para dokumentów. Żeby się nam nie robił tutaj taki jeż, to sobie właśnie musimy krótsze te gałązki, te druciki tutaj zdecydowanie mieć. Ja tutaj przemiksowałam kolor seledynowy jajeczek właśnie z Ecri, żeby troszkę urozmaicić. I staramy się wbijać również na całej powierzchni kompozycji do jajeczka, tak żeby jakieś tam miejsce nie zostało tak po macoszemu potraktowane, ale i żeby te kolory również, tak powiedzmy, nie były skumulowane, na przykład zielone jajka wszystkie w jednym miejscu, a powiedzmy kremowe w zupełnie innym. Tylko staramy się to urozmaicić. Nie zapominamy też o dole. Dół ma być też ładnie zagospodarowany ze względu na fakt, że weźcie pod uwagę, że są to kompozycje wykonane na trzech różnych wysokościach. Więc te wysokości będą wyglądały, będą widoczne po prostu, że tak powiem, z każdej strony i również od dołu. Jeżeli ktoś podejdzie na przykład i ma niską płytę nawet i postawi taką kompozycję na pniaku, na niskiej płycie, kochani, to, to tak czy inaczej to będzie widoczne, bo najwyższy pień jest takiej wysokości... Aż się zapowietrzyłam. Dzisiaj nie było niemożliwe, żebym się nie zapowietrzyła. Będzie to widoczne w każdym razie z każdej strony. I teraz zobaczcie, ja wykonałam coś takiego, nieładnie to wygląda, bo mi się tutaj troszkę wody polało, jest tutaj bałagan, ale wiecie, że tu się pracuje.
nie zdejmuję tego z pniaczka, ponieważ chcę Wam tutaj pokazać właśnie w kółko, jak to się prezentuje. Myślę, że taka kompozycja jest bardzo stonowana, jest bardzo wyważona kolorystycznie i też jeżeli chodzi o formę elegancji, ona w sobie kumuluje zarówno i elegancję, jeżeli chodzi o dobór elementów, jak i bardzo taką prostotę, czyli użycie naturalnych w gruncie rzeczy elementów, bardzo prostych, niewyszukanych, nie zwydziwianych i w tym cały tego urok. Myślę, że wiele osób może spokojnie wykonać jedną taką kompozycję na niższym pniaku i będzie to wystarczające. Jeżeli postawicie wysoką i niską, będzie się to też fajnie prezentowało. Ja muszę postawić i pokażę Wam na zdjęciu, oczywiście grobowca nie będę pokazywała, tutaj zrobię zdjęcie za chwileczkę i pokażę Wam, jak wyglądają trzy na różnej wysokości. Prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. U mnie w tym roku mojego brata stanie taka właśnie kompozycja, dokładnie w takim wykonaniu. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przegadałam tego filmu. Operator kiwa głową, że nie, wcale nie. Wiem, że przegadałam, wiem, że dużo mówię, ale po prostu przekazuję. Chcę po prostu powiedzieć, ile mogę Wam przekazać od siebie. Jak za dużo, o to piszcie, ale piszecie, że nie za dużo, więc słuchajcie, skoro nie za dużo. Kochani, serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Nie chciałabym nikogo urazić, że ten dzisiejszy film był taki śmiany trochę przeze mnie i taki wesoły, bo przecież wykonujemy kompozycję na cmentarz. No ale to są też po prostu, jakby tutaj to są nasze warsztaty, tak? Więc mam nadzieję, że jakoś nie odbierzecie tego negatywnie. Zapraszam Was serdecznie na kolejne dekorady. Za chwileczkę chciałabym Was też zaprosić na taki króciutki film, gdzie tam tylko ogłoszę taki konkursik. Także mam nadzieję, że Was zainteresuje. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, i życzę Wam wielu inspiracji. Ja jeszcze kompozycje nagrobne, przepraszam, będę jeszcze Wam pokazywała jedną wersję, bardziej abstrakcyjną. Dziękuję serdecznie za poświęcony mi dzisiaj czas. Pozdrawiam Was i przesyłam milion buziaków. Pa!